Święty Piotrze, powiedz nam, co widziałeś w tym pustym grobie. Zapraszamy Cię dzisiaj na briefing, na konferencję prasową. Nie ma złożonego tam w piątek martwego ciała Jezusa z Nazaretu, ale płótno i chusta są, zwinięte na jednym miejscu. Może kradzież? Nie trzeba agencji detektywistycznej, aby odkryć, że gdyby zabrano ciało, to uczyniono by to razem z tym, w co było owinięte. Nikt nie rozwijałby ciała i nie zostawiał płócien. A może trzęsienie ziemi, które pochłonęło ciało? Nie zanotowały tego sejsmografy w Jerozolimie. Zresztą, jeśli by nawet było trzęsienie ziemi, to razem z ciałem pochłonęłoby także płótna i chustę. Te pozostawione w grobie tkaniny to dowody rzeczowe w całej sprawie. Nie trzeba dzisiaj zwoływać komisji śledczej, aby znaleźć odpowiedź na to, co się stało. Detektywem jest Pismo Święte. Ono wyjaśnia całą prawdę. Przecież tam od dawna i to w niejednym miejscu napisano, że Mesjasz będzie cierpiał, ale że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Dał słowo i je wypełnił. Chrystus zmartwychwstał. Christus auferstanden ist. Christ is risen. Jesus resuscitó, Jesu risorto, w tych i innych językach świata rozlega się w Europie, w Australii, w Afryce, w Ameryce, na wschód i na zachód wielkanocna nowina. Nie dziwię się apostołom Piotrowi i Janowi, że biegli do grobu. Takie wieści nie pozwalają spać. Trzeba i nam wstać wcześnie rano i pójść do kościoła na rezurekcję, niby taka sama, ale ciągle inna, bo miłość Pana jest świeża i nowa. Bóg działa dzisiaj, dzisiaj jest zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nie zostało utrwalone na kasetach, na nagrywarkach. Nikt nie zdążył nakręcić dokumentalnego filmu. Ale gdyby nawet, to niektórzy powiedzieliby, że to komputerowy fotomontaż. Nikt by w to nie uwierzył. Ludzie przed Chrystusem umierali i po Chrystusie umierają. Co więc się zmieniło? Grób był dla nas uliczką bez wyjścia, ślepą uliczką, jak to poznajemy, gdy chcemy pojechać dalej rozkopaną ulicą bydgoską. Trzeba zawrócić. Chrystus wchodzi do grobu i w tej uliczce bez wyjścia wybija drzwi z drugiej strony. Prowadzą one do innego świata. Czyni z grobu bramę przejściową do domu swojego Ojca. Wracanie do życia na dłuższą metę się nie opłaca. Tu wszystko przemija. Odkrywamy to po sobie. Śpiewamy na imieninach 100 lat niech żyją nam, ale niekiedy nawet 100 lat dla człowieka to za dużo. Bywa, że już mu się nie chce żyć. Opuszczają go siły. Nie warto zatem 2 razy umierać i 2 razy wędrować do grobu, jak stało się w wypadku Łazarza. Chrystus czyni inaczej. Otwiera życie po życiu. A nasze ciało? Jest jak ubranie, z którego w pewnym momencie, w momencie śmierci, wychodzi duch. Ubranie zużyte, zniszczone, wyczerpane, schorowane, wraca do ziemi, bo z ziemi zostało utworzone. Z prochu powstałeś. Ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym,
słyszymy na każdym pogrzebie. Ktoś powiedział, że wszystko to, co przed ale, się nie liczy. A co jest po ale? Ale Pan cię wskrzesi. I dlatego to zużyte ubranie, ludzkie ciało w doskonalszej formie w chwili zmartwychwstania stanie się narzędziem Ducha, które je powtórnie ożywi. I wszystkie cmentarze będą puste. I w Brodnicy, i w Toruniu, i Komunalne, i na Wybickiego, i na Podgórzu, i na Antczaka. Zbankrutują firmy pogrzebowe, bo wszyscy będziemy mieli nowe, zmartwychwstałe ciało. Oto prawda wielkanocnego poranka. Czy nie warto wstać o 5:20, by dotrzeć na rezurekcję? Pewnie, że warto. Zmartwychwstały Chrystus odwiedza dzisiaj uczniów i nas odwiedza. I co przynosi? Jakie są Jego dary? Może lekarstwo na raka? Może najnowsze osiągnięcie techniki? iPhone, który sięgnie do wieczności? Nic z tych rzeczy. Pan Jezus udziela daru odpuszczania grzechów. Komu odpuścicie? Grzechy są im odpuszczone. Bo śmierć duchowa jest o wiele bardziej straszna od tej fizycznej. To duch ma zmartwychwstawać z grobu grzechów, w którym nam czasami jest duszno, ciemno i brakuje tlenu łaski. Wielkanoc to największe chrześcijańskie święta. Trzeba je celebrować dłużej. Błogosławiony ksiądz Markiewicz z tego obrazu pisał: jeden wielki piątek w Kościele, a 50 dni zmartwychwstania. Ale Kościół każe wziąć do ręki kalkulator i jeden pomnożyć przez 52, bo tyle jest niedziel w ciągu roku. A każda niedziela to pamiątka zmartwychwstania. Po to co tydzień przybywamy do świątyni. Największe święta, a więc zakładamy najlepsze ubrania, czyścimy buty, na stół wędruje najpiękniejszy obrus i najpiękniejsze, bo święcone jedyny raz w roku, pokarmy. Kazanie też powinno być najlepsze. Ale nie słowa dzisiaj się liczą. Liczy się spotkanie. Z kim? Z Panem Jezusem, który wyszedł z grobu i żyje. On jest tutaj. W pewnej niemieckiej szkole dziewczynka słyszy na lekcji, że Pana Jezusa nie ma. Był taki Chrystus, który poził po ziemi, umarł, ale go już nie ma i nie będzie. Dziewczynka podnosi rękę i protestuje wobec nauczycielki. To nieprawda, proszę pani. Pan Jezus jest. Mój tata codziennie z nim na kolanach rozmawia. A mój tata dobrze wie, z kim rozmawia. On z byle kim nie rozmawia. Jezus jest. Czy nie trzeba nam takiej prostej wiary dziecka? Bo on przychodzi i mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie idzie do świata, nie idzie do swoich oprawców, do Piłata, do Heroda, do Sanhedrynu, aby pomścić wyrządzoną mu krzywdę, skazanie go na śmierć. Idzie do uczniów, do tych, którzy go zawiedli, może zdradzili. Przychodzi nie z pretensjami, ale z miłością i pokojem, bo wie, że tego potrzebuje każde ludzkie serce. Dlaczego miliony ludzi oglądają w telewizji tasiemcowe seriale? Bo w nich można spotkać wrażliwych i pełnych dobroci bohaterów. Tęsknota za miłością jest tak silna, że ludzie płaczą ze wzruszenia.
gdy wyśnione gorące uczucia dostrzegają na szklanym ekranie: Bóg jest miłością, Jezus jest życiem, On daje życie w obfitości i tym życiem wypełnia tęskniące za Nim ludzkie serce. Może mamy dzisiaj takie ukryte pragnienie, że chcielibyśmy jak uczniowie zobaczyć zmartwychwstałego Pana, widzieć Go tak jak święta Faustyna. Może jakby Pan Jezus nam się objawiał raz na miesiąc, mówił, że wszystko w porządku, to byłoby nam łatwiej wierzę, ale On tak nie czyni. Powiada: wierzcie świadkom, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zostawiłem wam zdjęcie. Jakie to zdjęcie? Obraz Bożego miłosierdzia. Tak utrwaliła go święta siostra Faustyna. Żyjemy w wierze. Chrystusa zmartwychwstałego także trzeba wierzyć, ale to jest nasza zasługa, a w niebie nasza nagroda. Wierzę w Tego, który jest życiem i zmartwychwstaniem. I powtarzajmy to często, tak jak Tomasz, Pan mój i Bóg mój, bo wtedy moc zmartwychwstania wypełni nas w obfitości. Dzisiaj mamy życzenia do apostołów, do tych biegaczy z wielkanocnej Ewangelii, do Piotra i Jana. Piotrze, Janie, przebiegnijcie naszymi polskimi, toruńskimi drogami. Przebiegnijcie szarymi ulicami, którymi chodzą samotni ludzie. Zapukajcie do domów, gdzie jest płacz, nieprzebaczenie i niewola grzechu. Przebiegnijcie po Krasińskiego i po Słowackiego, po Sienkiewicza i po Mickiewicza. Rozgłoście całemu Toruniowi, że Chrystus żyje, zmartwychwstał, że przynosi miłość i pokój. Panie Jezu, wejdź dzisiaj z nową mocą do naszych serc. Daj nam się poznać, że jesteś, że żyjesz, że kochasz. Jezu, ufamy Tobie. Amen.